Spacerując pięknymi uliczkami i ulicami Opola, bardzo często zastanawiamy się, kto mógł w tych miejscach być, chodzić, przechodzić, uczyć się, bawić, po prostu żyć. Każde miasto ma swoich bohaterów, każde miasto ma tych, którzy być może choć na chwilę się tu pojawili i w nim byli. A zatem, skoro dziś idziemy w miasto, to jesteśmy ciekawi, kto będzie nam również towarzyszył, jeśli chodzi o postacie historyczne. A o tych historycznych postaciach myślę, że opowie nam najlepiej nasz tradycyjny gość, pan Andrzej Hamada. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Andrzeju, każde miasto ma wybitnych ludzi, każde miasto ma swoich bohaterów, ale każde miasto ma także tych, którzy być może na chwilę pojawili się w tym mieście. Czy są osoby, które warto byłoby Opolanom przedstawić, ale może zacznijmy od tych, którzy ale na przykład... Sławni. Ale którzy się na przykład też tu urodzili. Tak. Jest tak parę takich osób, które, o których można by wspomnieć i warto, bo to były osoby sławne. No, do najsławniejszych należy niewątpliwie niejaki Emin Pasza. Emin Pasza to jest jego przybrane nazwisko. On się to był urodzony Opolanin. Nazywał się Schnitzer, jego rodzice Żyd z pochodzenia, rodzice Schnitzerzy. I co ciekawe, jesteśmy w miejscu, gdzie on się urodził. Tu właśnie, w tym miejscu dokładnie, gdzie stoimy, jest to na rożu ulicy Zamkowej przy wlocie do rynku. To był duży, znaczący budynek, który miał nawet przy sobie mały ogród i miał stajnię z tyłu. Dlaczego? Ponieważ tutaj w tej chwili jest poszerzona ta ulica bardzo. Natomiast kiedyś, właśnie jakieś 200 lat temu, zawsze była ulica Zamkowa Wąziutka, łącząca zamek z, a więc siedzibę książąt opolskich, z rynkiem. I tu w tym miejscu, gdzie my stoimy, jest bardzo duże poszerzenie. I od krawężnika aż do kościoła franciszkanów, no to jest jakieś prawie 30 metrów. To tutaj był właśnie ten budynek. Przyjechali z Kluczborka, rodzina żydowska Schnitzerów z końcem tam jakiegoś XVIII wieku i pobudowali tu budynek. Ja ten budynek pokażę. Proszę bardzo. Rewelacja. Tutaj jest rynek, narożny budynek, który dziś mamy. Kościół franciszkanów z prawej strony i to jest to miejsce, gdzie my stoimy. Budynek z ogródkiem z jednym i ogródkiem z tyłu drugim. Kiedy rozebrano ten budynek, to jest to miejsce dzisiaj. Proszę zobaczyć. To jest miejsce dzisiaj. To samo miejsce. Dokładnie to samo miejsce. My się tu znajdujemy, tu w tym miejscu. O. W 1840 roku urodził się Edward Schnitzer, który miał potem przebogate życie. Tutaj mieszkali krótko. Kiedy on już był młodzianem, 19 lat miał, poznał babeczkę, żydóweczkę, która mieszkała na sąsiedniej ulicy. Tam dzisiaj jest tablica pamiątkowa o Eminie Paszy. Poznał babeczkę, pożenili się i wyjechali wkrótce do Nysy. Ten budynek, który pokazałem, był okazały i tu na pewno, kiedy ten budynek rozebrano gdzieś z końcem XIX wieku, dlaczego? Bo tu była z tyłu stajnia, koniki były, śmierdziało, no i to nie pasowało franciszkanom. Tak męczyli tych, że to trzeba było ich usunąć i budynek w końcu rozebrano. Ale tu na pewno są piwnice tego domu, pamiątka. Jakbyśmy tam się wykopali, to by były ślady tego Emina Paszy. Czemu Emin Pasza sławny? Wyjechał do Nysy z żonką, potem szkolił się we Wrocławiu jako taki dyplomata i bardzo szybko poznawał języki, jego to interesowało. Wyjechał z czasem do Turcji na misję dyplomatyczną i on tam był takim dyplomatą. I będąc w Turcji, zmienił religię z żydowskiej na ówczesną tam i przyjął nowe nazwisko. I stąd ten Emin Pasza. Emin Pasza, no bo to było coś. Zwłaszcza, że miał propozycję współpracy z Egiptem i propozycję wyjazdu do Afryki. Jego to wszystko pasjonowało, języki znał, zainteresował się Afryką i wyjechał najpierw do władz egipskich, był tam dyplomatą, a potem jego szczyt to był w Ekwatorii,
wielkim dyplomatą i tam skończył się jego żywot. Ale on jest o tyle sławny, że figuruje w pustyni w puszczy, figuruje w encyklopediach światowych jako słynny Emin Pasza, znawca krajów afrykańskich, najsławniejszy w historii Opolanin z urodzenia. To pan powiedział o... To tu, w tym miejscu. O tym, który się urodził. A jeżeli byśmy przeszli przez tę południowo-zachodnią pierzeję, panie Andrzeju, w stronę rynku... Ja bym wymienił jeszcze parę osób, tak jak powiedzmy... To mielibyśmy kilka na pewno ciekawych przygód. Balzac był w Opolu. O, ale to tylko opowiastka, to już tam dalej. Bo Balzac, o, to była sławna postać na cały świat, zresztą do dziś. Honoré de Balzac, słynny. I on był w Opolu, ale króciutko, tylko nocował. Dlaczego? On, to był XIX wiek, druga połowa. Co ciekawe, on był tak pysznym siebie człowiekiem, że on miał tytuł szlachecki, bo de to jest, tak jak po niemiecku, von, pochodzi z takiego rodu. On z rodu Balzaków. I co ciekawe, że on ten tytuł sobie sam nadał. On wcale nie był żadnym szlachcicem, ale imponowało mu to, że inni mają de przy nazwisku, to on sobie dodał. Pani Hańska z Berdyczowa do niego pisała, że rozczytuje się w nim. Berdyczów gdzieś tam na Ukrainie, prawda, daleko. I on tak do niej zapałał miłością, że ją zapraszał do siebie, ale ponieważ ona tak się nie kwapiła, więc on wybrał się do niej, tam bodajże dwa razy jechał. I kiedyś jechał do niej swoim powozem przez Opole, bo z Paryża droga prowadziła na Kraków, Lwów. Spieszył się bardzo, jechał do późnego wieczoru, no, bramy zamknięte w Opolu, bo miasto było malutkie, otoczone murami. Zewnątrz, poza murami nie było miasta, ale były karczmy, te zajazdy były. Po to właśnie, że ludzie przejezdni mogli zanocować, zatrzymać się, bo bramy były zamknięte i w nocy nie wpuszczano. I on się zatrzymał w takim zajeździe poza murami miasta i ten budynek do dziś istnieje. To jest budynek tak zwany Ikar przy wylotu ulicy Osmańczyka dzisiejszej. Tam na końcu tej, to była ulica Gosławicka dalej, była brama Gosławicka. Brama była wieczorem zamknięta na noc i zaraz za bramą był budynek zajazdu dla takich ludzi, którzy nie zdążyli przed zamknięciem bram. I ten budynek, jedyna karczma zajezdna poza murami miasta, się ostał do dziś. Budynek, który istnieje i ma ciekawą historię, bo on też istniał od jakiegoś XVIII wieku. Piękna historia pana Balzaca. Oto mam jego wizerunek, tego de Balzac. Proszę pana, bo to warto go zobaczyć, jak on wyglądał. Ja tak byłem, że o, jest pan Balzac. Honoré de Balzac, proszę bardzo. Był w Opolu. Zatrzymał się. Ale później kierunek, tak, jak to też się u nas powiadało, na Berdyczów. Na Berdyczów, tak. To też już wiemy, być może skąd się też już Berdyczów wziął. No i my się tym szczycimy właśnie, jak się o tym domu mówi. Mój tu Balzac, wszyscy wiedzą. Że ale skoro pan wspomniał o artystach. To w XX wieku na pewno jest jeszcze nieodłączna postać związana, bo miejsce, tak jak wspomniałem o tej pierzei i wejściu do rynku, też jest bardzo charakterystyczne i ważne. Tak, znałem go zresztą. No, Balzaca nie znałem osobiście, natomiast Grotowskiego znałem, pana Grotowskiego, bo on wtedy przyjechał do Opola, kiedy ja tu byłem. I on był krótko w Opolu, nie? Jednak zapisał się w historii Opola, a wielce sławna postać. W dziedzinie teatru, wiadomo, miał teatr eksperymentalny, lata 60. On został zaproszony do Opola, bo tu stworzono możliwości, bo był klub związków twórczych w rynku, bardzo aktywny i ciekawy, i jemu wtedy ten klub udostępniono. To była rewelacja w skali nie tylko kraju i Opole się szczyciło. Mamy w Opolu Jerzego Grotowskiego, ma teatr eksperymentalny, tam jest tablica w rynku, na tym budynku, że tu oto w tym budynku mieścił się teatr. Ja na te jego poznałem osobiście, dlatego że jego scenografem, którego ściągnął do Opola, był Opolanin również przyjezdny, to wśród architektów był bardzo sławny, już o tym nie mówił, bo to dziedzina architektoniczna wyłączy, Jerzy Górawski. Także on był scenografem w Krakowie właśnie tego Grotowskiego. I co ciekawe, że ten Górawski architekt, bardzo twórczy architekt i zdolny, interesował się scenografią.
bo to scenografia to jest też architektura, tworzenie przestrzeni, kształtowanie przestrzeni i to jest rodzaj architektury. I on robił dyplom bodajże na architekturze w Krakowie właśnie ze scenografii teatralnej. On był nadwornym architektem Grotowskiego. Kiedy Grotowski przyjechał do Opola, przyjechał z nim kolega Gurawski. Mój znakomity przyjaciel, właściwie się bardzo lubili, znakomity kolega. I on był jego aż do końca, kiedy istnieli tutaj. Kiedy wyjechał, pozostawił nam po sobie scenografa Jerzego Gurawskiego. Najsławniejsi dwaj architekci powojenni w Opolu to byli Jerzy Gurawski i Marian Fikus. Obaj byli tak sławni, wygrywali wszystkie konkursy w Polsce, że Poznań pozazdrościł Opolu tych architektów i ściągnęli ich do siebie. I oni do dziś są obaj w Poznaniu. Czyli też postaci niezwykle ważne i ciekawe. Panie Andrzeju, dziękuję za te piękne, opowieści. Ja jak Państwo słyszą. Bardzo ciekawe, niezwykle ciekawe, interesujące. I pewnie tych interesujących opowieści to nie koniec, drodzy Państwo, dlatego że wraz z naszym gościem opowiemy Państwu jeszcze w kolejnym odcinku o absolutnie ciekawych miejscach, które znajdują się nadal w Opolu i można je zobaczyć. A zatem do zobaczenia.